przez przetwornice ładowane są akumulatory. Przemysław Depta produkuje energię ze słońca. Jego firma ma siedzibę w Kiełpinie. Swoją zawodową karierę zawdzięcza m.in. szkole. Jest absolwentem zielonogórskiego elektronika. Z zainteresowania na pewno doświadczenie, jakąś wiedzę i dzięki temu można było rozwinąć skrzydła i otworzyć taką firmę. Uczniowie zespołu szkół elektronicznych i samochodowych potwierdzają, po tej szkole rzekomo ze znalezieniem pracy nie ma większych problemów. Mechatronika jest naprawdę bardzo szerokim zakresem. Gdziekolwiek, gdzie jest elektronika, pneumatyka albo mechanika, mechatronik znajdzie po prostu robotę. Sporo absolwentów decyduje się na wyjazd i ze swoim wykształceniem szuka zatrudnienia za zachodnią granicą. Tam podejmują pracę bez żadnych kompleksów, a nawet są rozchwytywani. Chociaż tak naprawdę mówiąc, po naszych kierunkach tutaj w Zielonej Górze nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Zespół szkół elektronicznych i samochodowych to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Uczy się tu ponad 900 osób. Począwszy od technika informatyka, który jest zawodem bardzo poszukiwanym w kraju, poprzez technika pojazdów samochodowych, technika urządzeń, systemów energetyki odnawialnej. Może skończymy na techniku mechatroniku, który uzyskuje najlepsze wyniki w kraju. Szkoła stawia przede wszystkim na praktykę, którą można zdobyć na przykład w warsztatach samochodowych. Staramy się o nowe pojazdy, starają się nauczyciele nam wiele pomagać, jak też możemy swoimi samochodami wjechać, żeby coś pogrzebać przy nich. Elektronik współpracuje również z firmami jak Wisman, która korzysta ze źródeł energii odnawialnej. Jest tutaj czynnik, który pod wpływem temperatury paruje. Szkolne warsztaty wyposażone są w nasze urządzenia, gdzie uczniowie po prostu mogą je testować. Dziś elektronik otworzył drzwi, ale swoich potencjalnych uczniów kusił przede wszystkim przez zabawę. Postawiliśmy na takie eksperymenty, które zostały przygotowane, zaprojektowane przez naszych uczniów, ponieważ chcemy pokazać, czego się tutaj mogą nauczyć. Gimnazjaliści egzaminy mają już za sobą. Przed nimi wybór szkoły średniej. Mają go ułatwić dni otwartych drzwi w szkołach. We wtorek otworzy je ekonomik.